Pandemia koronawirusa doprowadziła w ostatnim czasie do oficjalnego zamknięcia salonów kosmetycznych. Natomiast jak sytuacja wygląda w przypadku klinik medycyny estetycznej? O tym już za moment porozmawiamy z dr Anną Okuszko, która jest właścicielką kliniki EstMed w Białymstoku. Naszym widzom pani doktor jest już znana z licznych materiałów, w których mieliśmy okazję rozmawiać o dermatologii estetycznej, o nowych technologiach. Pani doktor jest już dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani Estero, bardzo mi miło widzieć panią i gościć panią u siebie w domu. Pani doktor, wiem, że klinika EstMed już od dłuższego czasu pozostaje zamknięta. Ile ten stan już trwa? My jesteśmy obecnie zamknięci od 16 marca, czyli to już jest 2,5 tygodnia, kiedy jesteśmy już bez naszych pacjentów. I rzeczywiście wprowadziliśmy tutaj takie zasady, niełatwe było to dla nas, dlatego że ta decyzja łączyła się z bardzo dużą taką niepewnością i była podejmowana na prędce, dość szybko, natomiast nie mogła być to inna decyzja ze względu na bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i naszego personelu. Że reakcja pacjentów była bardzo taka pozytywna, dlatego że dużo życzyliśmy sobie nawzajem dużo zdrowia, informując się o tym, że klinika jest po prostu zamknięta i na razie zabiegów nie będziemy wykonywać. I pacjenci też nie chcą siebie narażać oczywiście na wystąpienie jakiegokolwiek ryzyka związanego z infekcją. Także tutaj zrozumienie jest pełne, zarówno po stronie personelu, jak i po stronie pacjentów. Rozumiem, że również prowadzicie konsultacje online. Jak to wygląda w praktyce? Faktycznie pacjenci dzwonią, rozmawiają z wami, konsultują się, doradzają? Tak jest, tak. Dlatego, że szczególnie ci pacjenci, z którymi jesteśmy związani przez wiele lat, dlatego, że my ich doskonale znamy, a oni nas, oni jakby tą opiekę urodową i pielęgnacyjną powierzają nam, więc my doskonale znamy ich potrzeby i właśnie dzwonią, dopytują się, mówią, że o matko, coś mi się skończyło, a co ja teraz mam zrobić? I jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy nie znaleźli rozwiązania właśnie takiego urgentowego. Poza tym, jeśli chodzi o dermatologię, to też mamy oczywiście teleporady i ta usługa zupełnie może działać i działa kompletnie niezależnie od tego, że klinika jest fizycznie zamknięta, bo tak jak my rozmawiamy sobie właśnie dzisiaj teraz, tak samo ja rozmawiam z pacjentem, dostaję zdjęcia zmian skórnych, mogę wystawić receptę, której e-recepty świetnie działają od stycznia. Także tutaj tu nie ma problemu. Z takim kontaktem z pacjentem nie ma problemu. Jedyne ograniczenie, to rzeczywiście nie możemy wykonywać zabiegów, ale możemy zrobić plan zabiegowy, możemy przemyśleć wszystko, także nie jest tak źle. Oczywiście to nie jest tak, że to jest fantastycznie wszystko działa. Nie, my się dopiero tego wszyscy uczymy i reagujemy tak troszeczkę na takie sytuacje bardziej kryzysowe w tym momencie. To nie jest tak, że my po prostu już rutynowo działamy w świecie online. Nie, 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 tak nie jest. Żebyśmy nie odnieśli błędnego wrażenia. Ale na pewno nie ma takich sytuacji, że jakiś problem zostaje bez rozwiązania. Już za moment czeka na panią właśnie taka konsultacja online z pacjentem, także bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę pani zespołowi dużo wytrwałości i zdrowia, oczywiście naszym widzom również. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Dziękuję bardzo, ja też życzę wszystkim dużo zdrowia i dużo spokoju na ten moment. Mam nadzieję, oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że będzie to okres przejściowy, może nie tak krótki, jakbyśmy chcieli i na pewno pojawią się kolejne wyzwania przed nami. Na pewno to nie będzie tak cudownie, że za tydzień wrócimy do pracy, ale powoli będziemy się do tego przyzwyczajać i myślę, że
wyjdziemy z tego z jak najmniejszymi ranami i obronną ręką.